Pojedźmy z prawdą. Jeszcze jest twoja mam? Tak jest. Zjadłem na lewo skręcie i tu muszę czekać do końca, tak? Tak, aż on zejdzie. Muszę się rozmyślić i wrócić. No teoretycznie nie wolno pieszemu się zawracać na przejściu, no ale tak to jest przyjęte pod kątem egzaminów, że właśnie takie zasady obowiązują. Tak jest stworzony przepis, że pieszy musi skończyć przechodzenie przez przejście. Oczywiście są zwolennicy, tak jak chociażby ja, tego, żeby jak on już jest dalej, to żeby ruszać. Są też tacy egzaminatorzy, natomiast tak jak kiedyś mówiłem, interpretując wszystko w ten sposób, że ja sobie pojadę, to poniekąd, no można powiedzieć, wystawiamy się egzaminatorowi na to, żeby miał do nas jakieś tam, powiedzmy, pretensje, mówiąc ładnie. Jedziemy tutaj prosto, a na skrzyżowaniu z sygnalizacją pojedziemy w lewo. A tu nie używam. Tu nie, tu, bo tutaj prosto jadę. Dopiero używam, jak tutaj będę zmieniał paski. Z tej uliczki wyjeżdżamy bez kierunku wskazu. Tak jest, tak jest. Podczas egzaminu, jak jest sygnalizacja świetna, jest kolor czerwony, mogę na przykład ręce położyć na... Ja uważam, że tak, że żaden przepis tego nie zabrania, że w tym momencie auto mamy zabezpieczone, tak, jestem... Stoję, powiedzmy, że zaciągnę sobie ręczny, mam na luzie, więc jest zabezpieczone przed tym, że się nic nie stanie. Mogę spokojnie pozwolić tym rękom, żeby sobie też odpoczęły, tak? Niekiedy ręce nam się pocą, trzymając je na kierownicy, więc ja uważam, że jak najbardziej tak. Spotkałem się na ten temat z różnymi opiniami. Niektórzy twierdzą, że nie wolno, z czym się generalnie nie zgadzam. Uważam, że nie ma żadnego przepisu, zapisu, który by to miał negować, więc... To dobrze. Co innego, jeżeli będziemy w ruchu, tak, że wtedy dwie ręce zejdą, no to nie, to jest niedopuszczalne w czasie jazdy, ręka schodzi tylko że po to, żeby zmienić biegi. Ewentualnie na długich dystansach można ją zdjąć, żeby właśnie też gdzieś tam pozwolić ręce odpocząć, obetrzeć, powiedzmy, gdzieś tam pod, jeżeli nam się ręka zapoci, bądź zapoci. Natomiast jak stoimy, według mnie nie ma żadnego przepisu, żadnego zapisu nigdzie, który by nie zezwalał na to, żeby ręce z kierownicy zdjąć.